Obrady Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Uroczystości patriotyczne w Janikowie. Nowy radiowóz dla kozienickiej policji. Marta Augustyn-Pulkowska, witam Państwa i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia z terenu gminy i powiatu kozienickiego. A zaczynamy od obrad Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, które odbyły się w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. W środę, 9 listopada, Centrum Kulturalno-Artystyczne odwiedzili przedstawiciele Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Tego dnia w obiekcie odbyło się posiedzenie tejże komisji. Z jej członkami, przewodniczącą i wiceprzewodniczącym, Bożeną Żelazowską i Janem Rejczakiem, z dyrektorem Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Agnieszką Kuźmińską, spotkali się przedstawiciele gminy Kozienice, burmistrz Tomasz Śmietanka i jego zastępca Małgorzata Bebelska. W spotkaniu uczestniczyli też dyrektor Wydziału Promocji w Urzędzie Miejskim Jarosław Traczyk oraz zarządca obiektu i dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. Posiedzenie było nietypowe, bo komisja dotąd nie odbywała tego typu spotkań wyjazdowych. Myślę, że jest to nasze pierwsze, ale nie ostatnie wyjazdowe posiedzenie komisji. Oczywiście, że komisja bywała poza swoim budynkiem, w którym się najczęściej spotykamy, ale często to były instytucje kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa mazowieckiego. Natomiast to, co dzisiaj tutaj Państwa zobaczyliśmy, no to jest budujące, niezwykłe, dlatego że macie Państwo nowy obiekt, a on już jest wypełniony, tak? Już tutaj się odbywają zajęcia i dla dzieci, dla młodzieży, dla osób dorosłych, dla seniorów. No właśnie o to chodzi. O to chodzi, żeby każda z grup społecznych znalazła tutaj coś dla siebie. Zgromadzonych na posiedzeniu powitał burmistrz Tomasz Śmietanka. On też wraz z Jarosławem Traczykiem przekazał informacje na temat relacji gminy Kozienice z samorządem województwa mazowieckiego. Burmistrz przedstawił też krótką prezentację ukazującą finansowo-administracyjne aspekty współpracy subregionu radomskiego z samorządem województwa mazowieckiego w opinii starostów, burmistrzów i wójtów. Głównym tematem posiedzenia była informacja na temat funkcjonowania Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach oraz jednostek kultury na terenie gminy. Tym bardziej, że Zarząd Województwa przeznaczył w ostatnim czasie prawie 23 miliony złotych dofinansowania do budowy obiektu. Przekazane środki pozwolą na realizację kolejnych inwestycji na tym terenie. Działania burmistrza w sprawie budowy centrum chwalili członkowie komisji, w tym m.in. Zbigniew Gołąbek i Dorota Stalińska, aktorka znana z wielu ról filmowych i telewizyjnych. O kulisach powstawania obiektu, o działalności Kozienickiego Domu Kultury i ofercie placówki podyktowanej oczekiwaniami mieszkańców opowiedziała zgromadzonym Elwira Kozłowska. Ten obiekt i Kozienice są takim bardzo ważnym punktem na mapie ziemi radomskiej. Zazwyczaj mówiąc o tym regionie, myślimy o Kozienicach, mówimy jakie wielkie mają znaczenie, chociażby ze względu i na elektrownię, ale to też wiecie Państwo, to się przekłada na życie w tym mieście później, dlatego że są odpowiednie środki, można je inwestować. Chodzi o to, aby mądrze i rozważnie inwestować, aby to, tak jak wielokrotnie Pan Burmistrz podkreślał, służyło następnym pokoleniom. Podczas spotkania rozmawiano też o inwestycjach kulturalnych podejmowanych wspólnie w przyszłości przez gminę i samorząd województwa mazowieckiego. Na pewno przedsięwzięcie o skali mazowieckiej, czyli całego Mazowsza, na pewno przedsięwzięcie z zakresu kultury, natomiast co w szczególności, tego jeszcze dzisiaj nie ustaliliśmy. Jedno jest pewne, przyszły rok to rok Wisły. Kozienice, jak tutaj wspomniano, mają najdłuższą linię brzegową, powiat kozienicki ma najdłuższą linię brzegową i wałową naszej pięknej rzeki. Myślę, że wokół tego tematu możemy się pochylić, ale też jesteśmy otwarci na wszelkie inne propozycje. Po zakończeniu części oficjalnej spotkania przyszedł czas na zwiedzanie centrum. Po obiekcie gości oprowadziła Elwira Kozłowska. W listopadzie 1943 roku mieszkańcy Janikowa stali się ofiarami okupanta niemieckiego. Po przesłuchaniach i torturach podczas masowej egzekucji zginęło 16 osób. O poległych w tamtych czasach pamiętają mieszkańcy miejscowości.
W niedzielę 6 listopada w Janikowie odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna upamiętniająca 73. rocznicę pacyfikacji tej miejscowości. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe, celebrowana przez proboszcza parafii księdza Tomasza Gaika, który podczas homilii przypomniał krwawą środę 3 listopada 1943 roku. Wtedy zaskoczeni z rana przez okupanta mieszkańcy Janikowa byli aż do wieczora przesłuchiwani, torturowani i zastraszani, a podczas masowej egzekucji zginęło 16 osób. Najmłodsza z ofiar miała 16 lat. Widzimy, jak dalece może doprowadzić człowieka nienawiść, zemsta, pogarda ludzkim życiem, odrzucenie wszelkich wartości. Po mszy świętej w intencji zamordowanych zgromadzeni złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej tragiczne dla miejscowości wydarzenie, jak również przy tablicy upamiętniającej śmierć włoskiego oficera Franco Marciniego, który zginął w Janikowie w 1944 roku. Następnie poczty sztandarowe oraz licznie przybyli uczestnicy uroczystości przeszli w asyście orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Kozienic pod pomnik pomordowanych. Tu, po hymnie narodowym oraz modlitwie, przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe. Śmierć zawsze boli, szczególnie gdy jest ona wynikiem nienawiści, zemsty, gniewu, wojny. Ale nie można pielęgnować cierpienia, nie można pielęgnować bólu, bo to niszczy nasze człowieczeństwo. Generał w stanie spoczynku Jerzy Matusik zwrócił uwagę zebranych na to, iż śmierć tych osób może nas nauczyć nie tylko odwagi i pamięci o własnej historii, ale także pokory i szacunku dla drugiego człowieka. Do wagi i potrzeby pamięci nawiązał także sołtys sołectwa Janików Artur Gac. Część z Państwa jeszcze pamięta tamte czasy, część żyje opowieściami, a część z nas będzie przekazywała następnym. Te wartości i tą pamięć, która się należy tym bohaterom, którzy tu spoczywają. Kwiaty pod pomnikiem złożyli delegacja starosty i Rady Powiatu Kozienickiego, delegacja burmistrza i Rady Miejskiej w Kozienicach, generał Jerzy Matusik, delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Oddział Powiatowy Kozienice, delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie, delegacja Sołectwa Janików, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. Mieszkańcy miejscowości zapalili również znicze. Uroczystość poprowadził Krzysztof Zając, radny Rady Miejskiej w Kozienicach, członek Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych. Organizatorami 73. rocznicy pacyfikacji Janikowa byli Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Kozienice, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych, Gmina Kozienice, Starostwo Powiatowe w Kozienicach, a także parafia pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe, Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie oraz Sołectwa Janików i Janików Folwark. A teraz przenosimy się do Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, gdzie ostatnio przekazano nowy pojazd służbowy. O szczegółach tego wydarzenia już teraz. Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach może pochwalić się nowym pojazdem służbowym. Jest nim Skoda Yeti, przystosowana zarówno do pracy w terenie, jak i w mieście. Uroczystego przekazania samochodu dokonano w poniedziałek 7 listopada. Zgromadzonych na placu KPP gości powitał komendant Policji w Kozienicach, młodszy inspektor Tomasz Cybulski. Wśród przybyłych znaleźli się starosta powiatu kozienickiego Andrzej Jung, burmistrz gminy Kozienice Tomasz Śmietanka, zastępca burmistrza Małgorzata Bebelska, kapelan Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach ksiądz Tomasz Pastuszka oraz naczelnicy prewencji, ruchu drogowego i dzielnicowi. Skodę zakupiono ze środków Komendy Wojewódzkiej Policji gminy Kozienice. Tomasz Cybulski podziękował przedstawicielom samorządu lokalnego za pomoc materialną przy zakupie auta oraz za wieloletnią dobrą współpracę. Burmistrz wyraził zadowolenie z faktu, iż nowy samochód przyczyni się do polepszenia jakości pracy kozienickich policjantów, a to z kolei wpłynie korzystnie na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie gminy. Po przemówieniach okolicznościowych przyszedł czas na poświęcenie samochodu przez księdza Tomasza Pastuszkę. Uroczystość zakończono prezentacją nowej Skody. A w dalszej części aktualności, między innymi o nowej wystawie w Muzeum Regionalnym, o posiedzeniu Izby Rolnej, o nowych inwestycjach kozienickiej gospodarki komunalnej oraz o przedsięwzięciach z udziałem dzieci i młodzieży.
Najnowsza wystawa prezentowana od niedawna w Muzeum Regionalnym w Kozienicach pochodzi ze zbiorów Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego w Białymstoku. Na uroczystym otwarciu ekspozycji była nasza redakcyjna koleżanka Renata Jasek. Niezwykłą wystawę ukazującą okazy fauny i flory sprzed milionów lat możemy od piątku 4 listopada oglądać w Muzeum Regionalnym w Kozienicach. Nosi ona tytuł Historia życia na Ziemi i pochodzi ze zbiorów Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego w Białymstoku. Jest to wspaniała lekcja poglądowa z zakresu geologii, no, sprowadzając to do szkolnego poziomu przyrody albo geografii, bo są to zagadnienia obecne w programie nauczania i też sądzę, że znajdą chętnych odbiorców w naszych szkołach. Możemy na niej zobaczyć odciski roślin i zwierząt zachowane w skałach od okresu kambryjskiego ery paleozoicznej sprzed około 540 milionów lat po pleistocen, czas zlodowaceń na Ziemi w ciągu ostatniego miliona lat. Ekspozycja składa się z kolekcji kilkudziesięciu autentycznych skamieniałości z poszczególnych okresów geologicznych i z różnych miejsc na Ziemi oraz z plansz graficznych informujących o ważnych wydarzeniach geologicznych oraz najistotniejszych etapach ewolucji życia. Znajdziemy tu eksponaty m.in. z Maroka, Kanady, Antarktydy, Ukrainy, a także z Polski. W gablocie przyporządkowanej jednej tablicy informacyjnej odpowiadającej jednemu okresowi z dziejów Ziemi, jak w pigułce, pokazane są najbardziej charakterystyczne występujące wtedy formy życia. Oczywiście, jeżeli będziemy zbliżali się ku współczesności, ku młodszym okresom z dziejów Ziemi, to tych form życia jest coraz więcej i nie byłoby możliwe ich ukazanie, dlatego posługujemy się tylko kilkoma przykładami, takimi charakterystycznymi. Wśród eksponatów odnajdziemy m.in. ząb mamuta czy rekina, zastygłe w wapiennej skale amonity, odciski paproci czy ryby. Są to piękne okazy dużej rzadkości i niesamowitej urody. Ja patrzę na nie nie tylko od strony właśnie śladów historii, chociaż bardzo ciekawe mieć tak w jednym pudełku 500 milionów lat Ziemi zgromadzonych, prawda? To też skłania do takich filozoficznych trochę refleksji. Ale co jest bardzo fajne jeszcze, plastyka, uroda estetyczna tych rzeczy. Moim zdaniem są to kapitalne tematy malarskie na przykład, czy preteksty do powstania na przykład cyklu obrazów. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał dyrektor placówki Krzysztof Reczek. W gronie przybyłych znaleźli się m.in. wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Pułkowski, przedstawiciel Urzędu Miejskiego Andrzej Zieliński oraz liczne grono kozienickich twórców. Wystawę można zwiedzać do 15 stycznia. A teraz przenosimy się do pensjonatu nad Jeziorem Kozienickim, gdzie ostatnio miało miejsce posiedzenie Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolnej. O szczegółach tego spotkania Agnieszka Gajda. 9 listopada w pensjonacie Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów powiatu kozienickiego i gminy Kozienice, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także Agencji Nieruchomości Rolnych w Kozienicach i Kozienickiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, KRUS-u i Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kozienicach. Obecni byli także wójt gminy Magnuszew, prezes lokalnej grupy działania Puszcza Kozienicka, prezes Związku Producentów Rolnych w Kozienicach, powiatowy lekarz weterynarii, przewodniczący Powiatowej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji, a także rolnicy i przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. Na zaproszenie organizatorów starosty kozienickiego Andrzeja Junga, Mirosława Górki, przewodniczącego Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Kozienicach oraz Marcina Zmitrowicza, dyrektora Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, w spotkaniu uczestniczyli także poseł RP Jarosław Sachajko, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członek tej komisji poseł Robert Mordak. Powiat Kozienicki jest powiatem zamieszkałym przez 62 tysiące mieszkańców. 57% powierzchni powiatu kozienickiego użytkowana jest rolniczo.
padały sugestie na posiedzeniach rad powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej tutaj właśnie w Kozienicach, żeby zorganizować spotkanie z panami posłami. Podczas spotkania poseł Jarosław Sachajko przybliżył, czym obecnie zajmuje się komisja i nad jakimi ustawami związanymi z rolnictwem pracuje. Spotkanie miało również na celu wysłuchanie rolników i wspólne wypracowanie kierunków dalszej polityki rolnej. Również potrzebne są te spotkania po to, aby rolnikom powiedzieć, że oni mogą przyjeżdżać do Sejmu, że Sejm jest dla nich, a nie my dla samego Sejmu. Wszystkie problemy są do rozwiązania, tylko problem jest cały czas, który ja powtarzam na każdym spotkaniu. Rolnicy po pierwsze muszą mówić, co ich boli i czego oczekują, i druga rzecz, pilnować swoich interesów, czyli przyjeżdżać do Sejmu, męczyć swoich posłów, pisać pisma i cały czas zwracać się. Obywatele powinni być podmiotem, a nie przedmiotem dla posłów. My chcemy być sługami, po to zostaliśmy wybrani, po to bierzemy diety poselskie, żebyśmy mogli służyć Polakom. Jest możliwy kontakt mailowy, można wejść na Facebooka, zawsze odpowiadamy i chętnie widzimy wszystkich, którzy są zainteresowani czy wzięciem udziału w Komisji Rolnictwa, czy po prostu pobytem w Sejmie. Przybyli na spotkanie mieli wiele pytań. Pytania dotyczące kwestii obwodów łowieckich, hormonów podawanych zwierzętom czy wygórowanych wymagań Unii Europejskiej dotyczących środków ochrony roślin to tylko niektóre z nich. Poruszonych zostało bowiem wiele różnych problemów. Takie spotkania dla mnie są bardzo ważne. Ja staram się co tydzień być na jednym, dwóch takich spotkaniach, bo po pierwsze wiem, co się dzieje na dole, problemy z cenami na rynkach, problemy z odszkodowaniami, problemy z przyszłością. Dzisiaj rozmawialiśmy dużo o OCET-ie i ogromnym zagrożeniu dla rolnictwa, które się już realnie pojawiło w związku z podpisaniem umowy CETA i wejściem części handlowej. Podczas spotkania wszyscy zostali wysłuchani. Każdy również otrzymał odpowiedź dotyczącą nurtujących go kwestii. Potrzebna jest współpraca, wymiana poglądów, wymiana doświadczeń i wtedy można po prostu osiągnąć jakieś lepsze wyniki. Uważam, że dzisiejsze spotkanie jest potrzebne i wiele innych takich spotkań, bo nie ma nic lepszego jak edukacja, bo narzekanie na pewno nie zmieni sytuacji, natomiast edukacja jest nam każdemu potrzebna i każde takie spotkanie jest bardzo dobre. No oceniając posła też jest bardzo dobrze przygotowany, co nie zawsze się zdarza. Myślę, że takie spotkania są potrzebne, ponieważ przybliżają rolników otoczenie rolnictwa, bo rolnicy po prostu faktycznie cały czas w swoim gospodarstwie pracują, natomiast na te warunki ich pracy ma wpływ otoczenie zewnętrzne, czyli cała legislacja, cała tak jakby otoczka związana z funkcjonowaniem tego rolnictwa dla rolników jest ważna i trzeba zadbać, żeby to otoczenie rolnictwa było jak najbardziej przyjazne. A takie spotkanie daje możliwość wymiany poglądów, przedstawienia argumentów i w tym momencie myślę, że taka dyskusja na tematy związane z rolnictwem jest potrzebna dla obu stron. Spotkanie dało także nowe możliwości Radzie Powiatowej. Z dużym po prostu takim oddźwiękiem i zadowoleniem przyjęliśmy to, że pan poseł zaprosił nas na posiedzenie Komisji Rolnictwa i z tego będziemy chcieli skorzystać i ja w następnym roku będę chciał takie wyjazdowe posiedzenie Rady Powiatowej zorganizować właśnie w Sejmie. Spotkanie było również okazją do wymiany poglądów i doświadczeń związanych z rolnictwem. Zmieniamy temat i przenosimy się do Ogrodu Jordanowskiego. To tu, 9 listopada, odbyła się kolejna edycja konkursu ortograficznego skierowanego do dzieci i młodzieży. Chorze hajduczki, skórzane bukłaczki, chorągwie husarii, harcerskie harce. Między innymi z takimi wyrażeniami musieli poradzić sobie uczestnicy kolejnej już edycji konkursu ortograficznego Mistrz Ortografii 2016, organizowanego przez Ogród Jordanowski. Po powitaniu zgromadzonych przez dyrektor placówki Urszulę Strzelczyk i wylosowaniu miejsc przy stolikach rozpoczęto zmagania z ortografią. Jako pierwsi do pisania dyktanda przystąpili uczniowie szkół podstawowych. W tym roku było to 21 osób z 7 placówek oświatowych z terenu powiatu. Uczniowie zmierzyli się z tekstem o kotku mruczku, który harcował w zaroślach Puszczy Kozienickiej. Pisownia
przymiotników, przysłówków, przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym, z cząstką nie. Zauważyłyśmy właśnie tak w długoletniej pracy, że te formy sprawiają uczniom najwięcej trudności. Ja często rozmawiam o tym z nauczycielami na warsztatach i później kolejny dyktandar przygotowujemy pod tym kątem. Po uczniach szkół podstawowych przy stolikach zasiedli uczniowie gimnazjów. Przygotowany dla nich tekst dyktanda był o tyle wyjątkowy, że opisywał właśnie zmagania uczniów podczas konkursu. Najeżony był ortograficznymi pułapkami, takimi jak podhalańscy juchasi, ohydne rzeźby, niedouczony ćwierć inteligent czy kamerzysta kroniki, który współtowarzyszy wydarzeniu. Z tymi i innymi zwrotami zmierzyło się 24 osoby, które przyjechały z 8 gimnazjów z terenu powiatu. Zawsze wychodzę z założenia, że dyktando ma być szyte na miarę uczniów, że to nie może być zbyt trudne, bo to nie o to chodzi. Uczniowie mają czuć się spełnieni, mają czuć się dobrze, mają się czuć zadowoleni z tego, że poradzili sobie z problemami. I właśnie w ten sposób konstruujemy kolejne dyktanda. Podobnie rzecz się ma z gimnazjum, oczywiście tam poziom zdecydowanie wyższy, bo mamy też świadomość, że inna jest wiedza, inne jest odczytanie tych uczniów, dlatego teksty są trudniejsze. Kolejnym etapem po zakończeniu pisania jest sprawdzanie dyktant. Jak powiedziała nam przewodnicząca, na przestrzeni ostatnich lat zdarzały się prace bezbłędne. Bywały takie perełeczki, że czasami tylko znaki przestankowe były problemem, bo dziecko zamiast cudzysłowu zrobiło myślnik, ale przecież to jest właściwie ten sam znak, prawda? Prawie to samo odniesienie. W związku z tym, kiedy sprawdzam te prace, staram się właśnie też zwracać uwagę na takie drobne detaliki. I zdarzało się, naprawdę zdarzały nam się takie perełeczki, że zrobiły wszystko poprawnie i to wtedy buduje, cieszy. Jak będzie w tym roku? Przekonamy się w grudniu. Wówczas poznamy też mistrza ortografii wśród szkół podstawowych i gimnazjalnych. W piątek, 4 listopada, do Kozienic przyjechał energetyczny autobus, czyli mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu. Pojazd można było obejrzeć zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Autobus zaparkowany przed krytą pływalnią Delfin odwiedzili uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści. Pojazd dosyć niezwykły, ponieważ wyrzuciliśmy stąd wszystkie siedzenia i wmontowaliśmy modele różnego rodzaju pokazujące, w jaki sposób wykorzystujemy energię, w jaki sposób możemy oszczędzać energię, wytwarzać ją, zarówno energię cieplną, jak i elektryczną. Jest to takie jeżdżące laboratorium pokazowe dla wszystkich chętnych, którzy chcą się na ten temat czegoś dowiedzieć. Odwiedzający energetyczny autobus dowiedzieli się na przykład, ile litrów wody zaoszczędzimy, gdy naprawimy kapiący kran, czy ile energii zaoszczędzimy, gdy zwykłą żarówkę zastąpimy energooszczędną. Uczniowie w przystępny sposób dowiedzieli się też, jak zwiększyć efektywność wytwarzania energii dzięki rozwiązaniom dla energetyki wiatrowej, jak zarządzać efektywnie kosztami energetyki w szkole. Zdobyli informacje na temat ogniw fotowoltaicznych czy oświetlenia LED-owego. Na tym jednak nie koniec. Na podstawie tych modeli, które pokazujemy, tłumaczymy, na czym polega, nie wiem, jak działa kolektor słoneczny czy bateria słoneczna, co to jest rekuperator, jak działa pompa ciepła, różnego rodzaju tego typu rzeczy, tak? Też jak ocieplić dom, żeby on był energooszczędny, w jaki sposób to wykorzystywać. Najczęściej to mobilne centrum edukacyjno-informacyjne odwiedzają uczniowie, jednak osoby dorosłe też znajdą tu wiele przydatnych informacji. Planuje pani na przykład postawienie domu, zastanawia się, jaką technologię zastosować, żeby to było w miarę przystępne cenowo i też energooszczędne, czyli takie, które opłaci się na przyszłość, to też tutaj można zasięgnąć takiej porady. Energetyczny autobus podróżuje po Polsce od 2014 roku. Do tej pory odwiedził już blisko 200 miejscowości. Teraz jesteśmy u schyłku pierwszego etapu tej kampanii, czyli takiej jazdy z miejscowości do miejscowości. Właśnie Kozienice są jedną z ostatnich miejscowości, które w ten sposób odwiedzamy, ale później jeszcze przynajmniej przez najbliższy rok będziemy pojawiać się na różnych imprezach masowych, też jako taka atrakcja, ciekawostka, będąca dodatkiem do różnego rodzaju imprez. Informacje uzyskane w energetycznym autobusie kształtują świadomość dzieci i dorosłych na temat energii. Jednak jak podkreślają organizatorzy tego przedsięwzięcia, jeszcze wiele jest do zrobienia. I na tego
Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Kozienicach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej Kanon wyszli z nową propozycją dla sympatyków muzyki, organizując koncert Zaduszki Bluesowe. Odbył się on w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach w niedzielę 6 listopada. Najpierw przed publicznością wystąpił młodzieżowy zespół Girls on Fire w składzie Joanna Wilki, Karolina Hałas na gitarach elektrycznych, Sandra Kocyk na gitarze basowej, Weronika Krupa na instrumentach klawiszowych, Anna Kocyk na perkusji. Dziewczyny zaprezentowały dwa utwory, opening zespołu Blues Brothers oraz Sleepwalk zespołu The Shadows. Następnie przed publicznością zaprezentował się kwintet Blues Power, w skład którego wchodzą Darek Makarewicz, wokal oraz instrumenty klawiszowe, Michał Trzpioła i Paweł Matracki, gitara, Andrzej Wertyni, gitara basowa oraz Jerzy Skwarek, perkusja. Muzycy zagrali utwory B.B. Kinga, Jimiego Hendrixa, Johna Mayera, jak również Erika Claptona, Steve'a Ray Wogana oraz Raya Charlesa. Nie zabrakło popisów indywidualnych, tu każdy z panów mógł pochwalić się solówką, a każda nagrodzona została gromkimi brawami. Po zakończonym Bisem koncercie przybyli zostali zaproszeni na tradycyjne jam session, czyli wspólne improwizowanie w oparciu o ogólnie znane melodie. Chętnych do muzykowania nie zabrakło, a improwizacja dała zaskakujące efekty. Spotkanie poprowadziła Edyta Zawadzka ze Szkoły Muzycznej w Kozienicach. Koncert został sfinansowany ze środków gminy Kozienice. Widzieliśmy przedsięwzięcia z udziałem dzieci i młodzieży. Czas teraz na przedszkolaki. Te przygotowały program słowno-muzyczny z okazji obchodów Święta Niepodległości. Zapraszam na materiał. Podopieczni publicznego przedszkola nr 1 w Kozienicach w przeddzień obchodów Dnia Niepodległości uczcili to święto w swojej placówce. Zgromadzonych rodziców i opiekunów małych artystów powitała dyrektor przedszkola Ewa Lenarczyk. Ona też tytułem wstępu odczytała patriotyczny wiersz, podkreślając znaczenie tego wydarzenia. Następnie wspólnie odśpiewano hymn Polski. Po nim sceną zawładnęły dzieci. Każda z grup specjalnie na tę okazję przygotowała krótki występ. Były wiersze, tańce i piosenki. Kuwani, kuwani, małe dzieci, niech na panienka z tatami poleci. Kuwani, kuwani, małe dzieci, niech na panienka z tatami poleci. Patriotyzm i miłość do ojczyzny okazywać można na wiele sposobów. Przekonali się o tym widzowie, oglądając swoje pociechy chociażby w tańcu z szarfami i flagami. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił, chcemy być również kochani i ty. Były też momenty wzruszenia. Dzieci zdawały sobie sprawę z powagi tego święta i powagą tą potrafiły się wykazać podczas jednego z występów. Uwięziony ptak nie śpiewa, czy wiesz dlaczego? Bo nie spotkasz nigdy w klatce ptaka szczęśliwego. Występy przedszkolaków nagrodzono gromkimi brawami. Za przygotowanie uroczystości zarówno dzieciom, jak i ich opiekunom podziękowała dyrektor placówki. Podkreśliła, że najmłodsi celująco zdali egzamin z patriotyzmu i że w przyszłości z pewnością godnie będą reprezentowali swój kraj, zawsze pamiętając o tych, którzy oddali za niego życie. A teraz o nowych inwestycjach kozienickiej gospodarki komunalnej, o których opowiedział nam prezes KGK Robert Wojcieszek.
Mijający rok to czas intensywnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych prowadzonych przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną. Realizujemy projekt związany z wyłączeniem oczyszczalni ścieków w Majdanach. Jest to niezwykle ważne ze względu na spełnienie wszystkich wymagań w zakresie ochrony środowiska. Przez tą oczyszczalnię. Ona nie mogła spełniać już tych wymogów. Podjęliśmy decyzję o wyłączeniu jej i przepompowaniu tych wszystkich ścieków z obszaru Łuczynowa, Chinowa, Majdan, Opatkowic do Kozienic. Zrealizowano już pierwszy etap tej inwestycji polegający na budowie kolektora B. Kolektora B, który ciągnie się wzdłuż ulicy Wiślanej, ulicy Jeziornej i w kierunku Majdan. W tej chwili trwają prace w miejscowości Opatkowice, jak również w miejscowości Majdany. Jest to kolejny etap związany z realizacją tego. W przyszłym roku planujemy oczywiście wyłączyć oczyszczalnię w Majdanach i przebudować ją na przepompownię ścieków, tak zwaną sieciową przepompownię. Inwestycja ta ma m.in. na celu wyłączenie z użytkowania niespełniającej już wymogów oczyszczalni w Majdanach. Jednocześnie pozwalają nam również zabezpieczyć północny obszar miasta Kozienice w zakresie dostarczania ścieków, bo tym kolektorem również będą dostawały się ścieki do oczyszczalni z północnej części miasta Kozienic. Ponadto w 2016 roku zrealizowaliśmy jeszcze inwestycje w Mozolicach Małych, jak również sukcesywną rozbudowę sieci na terenach zarówno gminy, jak również i miasta. Wynikały oczywiście te inwestycje z potrzeb mieszkańców. Mieszkańcy składali nam wnioski, zapotrzebowania. My po zaprojektowaniu oczywiście te inwestycje zrealizowaliśmy. Prace wodno-kanalizacyjne prowadzone są też na nowo powstającym osiedlu w Kozienicach, zlokalizowanym między ulicami Jeziorną i Wiślaną. Sukcesywnie sieci wodociągowe i kanalizacyjne są rozbudowywane na terenie całej gminy, a istniejące urządzenia i obiekty wodociągowe są modernizowane i przebudowywane. Ogółem koszt tych inwestycji wyniósł ponad 8 milionów złotych. Są te inwestycje bardzo drogie, ale udaje nam się pozyskiwać środki zewnętrzne. Pozyskaliśmy ponad 1,5 miliona złotych z Wojewódzkiego Funduszu na realizację tych inwestycji. W tym miejscu chciałbym podziękować zarówno pracownikom Wojewódzkiego Funduszu, jak i panu prezesowi za pomoc i wsparcie nam. Działania Kozienickiej Gospodarki Komunalnej są od kilku lat dostrzegane i nagradzane. W tym roku spółka zdobyła wyróżnienie w trzeciej edycji konkursu Eko Pozytyw Mazowsza w kategorii Ochrona Wód. Nagrodę pod koniec października odebrał w Warszawie prezes Robert Wojcieszek. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdał nagrody najlepszym beneficjentom współpracującym z funduszem w 2015 roku. Środki były przeznaczane na realizację różnorodnych zadań proekologicznych, dzięki którym możliwa była poprawa stanu środowiska Mazowsza i tym samym życia mieszkańców naszego województwa. W Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach od lat organizowana jest zbiórka krwi. Do udziału w tym przedsięwzięciu noszącym nazwę Młoda Krew Ratuje Życie uczniów szkoły nie trzeba namawiać. O szczegółach już teraz. W środę 9 listopada w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach zorganizowana została akcja honorowego oddawania krwi. Była to pierwsza akcja przeprowadzona w tym roku szkolnym w ramach 14 edycji turnieju szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych oraz uczelni wyższych w honorowym krwiodawstwie pod hasłem Młoda krew ratuje życie. Turniej ten ma charakter ogólnopolski i trwa od 1 września bieżącego roku do 22 czerwca 2017. Oczywiście też szkoła bierze udział jednocześnie w 6 edycji konkursu Szkoła Przyjazna Honorowemu Krwiodawstwu, którego organizatorem jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. I tutaj czas trwania tej akcji to jest też od 1 września, ale troszkę dłuższy, bo do 31 sierpnia 2017 roku. W obydwu konkursach mogą brać udział pełnoletni uczniowie, jak również nauczyciele czy pracownicy szkoły. Ta akcja, jak i pozostałe akcje, które prowadziliśmy w poprzednich latach, jak i planujemy przeprowadzić w tym roku szkolnym, no ma na celu przede wszystkim pozyskanie większej ilości krwi, a więc zwiększenie bezpieczeństwa osób, które potrzebują leczenia czy ratowania życia tym życiodajnym płynem, jak również poszerzenie tutaj grupy honorowych dawców krwi, jak również promocję honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych.
Ta akcja, podobnie jak i poprzednie, cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży. Pierwszy raz oddaję krew w tym roku. Włączyłam się w tą akcję, ponieważ pragnę pomóc tym, którzy tego naprawdę potrzebują, a dla mnie to jest chwila, a dla nich to jest całe życie. Aby jednak oddać krew, należało spełnić określone warunki. Na samym początku przychodzimy, podajemy dowód, wszystkie wypełniamy dane, później dostajemy ankietę, należy wypełnić, tam są szczegółowe pytania dotyczące, czy gdzieś wyjeżdżaliśmy, naszych chorób, wszystkich takich ewentualności, które mogłyby nas wykluczyć właśnie z oddawania krwi i później jest pobierana próbka od nas, czy jesteśmy na pewno zdrowi i gdy wszystko się zgadza, możemy oddać tę krew. W akcji wzięło udział 51 dawców. Spośród chętnych do oddania krwi zakwalifikowało się 29 dawców, w tym 25 uczniów szkoły, 3 nauczycieli i 1 osoba spoza placówki. Przybywa nam osób oddających pierwszy raz krew, ale bardzo dużo jest osób, które już kolejny raz oddają krew, więc myślę, że świadomie starają się pomóc, a taka akcja po prostu im umożliwia taką pomoc drugiej osobie. Dla 17 osób uczestniczących w akcji była to pierwsza okazja, by bezinteresownie podarować tak ważny lek. Po raz pierwszy oddałem krew, ponieważ uważam, że warto pomagać innym. Uważam, że akcja jest na bardzo dobrym poziomie. Pierwszy raz było bardzo ciężko się przełamać, ale wiele lat już się zwlekałem z tym, ale w końcu się zdecydowałem. Niektórzy się na pewno bardzo stresują, niektórzy mniej, jednak no myślę, że ten stres warto zwalczyć, żeby pomóc komuś, więc jest to warte tego wszystkiego. Podczas akcji w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach dawcy oddali 13 050 ml krwi, co daje ponad 13 jej litrów. Akcję pobierania krwi przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa imienia Konrada Wieta w Radomiu. Organizację szkolnej zbiórki krwi przygotowały Anna Adamczyk i Maria Hajduk, opiekunki szkolnego koła PCK. Projekt Wyjdź z cienia, działania na rzecz osób chorych psychicznie z upośledzeniem umysłowym oraz ich opiekunów realizowany na terenie gminy Kozienice jest już na półmetku. Ostatnie 2 spotkania zaplanowano na 12 i 19 listopada. Odbywają się one w pensjonacie Kacelis nad Jeziorem Kozienickim. Projekt jest realizowany dwutorowo. Po pierwsze, osoby po 55 roku życia mogą skorzystać z badań pamięci. Trzeba przyjść, trzeba wziąć dowód osobisty, nastawić się jakoś pozytywnie do życia i nic więcej nie trzeba, bo to polega tylko na wypełnianiu testu. Do tego jeszcze są jakiś wywiad środowiskowy, który prowadzi pani psycholog. Całość trwa około 15 minut i wszystkich, także chciałabym skorzystać z okazji i wszystkich mieszkańców Kozienic po 55 roku życia zaprosić, szczególnie panów, którzy tutaj z tego co widzę zgłaszają się w mniejszości, jest ich o wiele mniej, a przecież także z całą pewnością ten problem ich dotyczy. Aby z tych badań skorzystać, należy zadzwonić wcześniej na numer 799 100 488 i umówić się na konkretną godzinę. Spośród tych, którzy już z badań skorzystali, kilka osób zostało skierowanych na dalszą diagnostykę. Podpisaliśmy już wszystkie porozumienia ze szpitalem oraz z panią neurolog i w tej chwili właśnie już pierwsze 8 osób zostało skierowanych po testach przesiewowych, zostało skierowanych na dalszą diagnostykę, która polega na tym, że trzeba będzie zgłosić się do szpitala na badanie tomografii komputerowej głowy i z wynikiem tutaj do naszego neurologa, pani neurolog Elżbiety Piechowicz, która z nami współpracuje i będzie właśnie wykonywać dalszą diagnostykę. W ramach projektu prowadzone są także warsztaty dla osób chorych na Alzheimera, ich rodzin i opiekunów. Warsztaty, z tego co właśnie uczestnicy mi mówili, są takim dla nich pozytywnym zaskoczeniem, ponieważ nie wiedzieli także, czego się spodziewać po takich spotkaniu z psychologiem. Chyba myśleli, że będzie bardziej to w formie wykładu prowadzone, ale to absolutnie nie jest żaden wykład. To jest rozmowa, żywa rozmowa ze specjalistą, którego celem jest doradzenie, wsparcie psychiczne, pomoc w rozwiązywaniu problemów. Warsztaty będą odbywać się także w pensjonacie nad jeziorem 12 i 19 listopada, początek godzina 9 rano.
Zachęcałabym także wszystkich, którzy mają problem takiej natury, że opiekują się osobą długotrwale chorą, przewlekle chorą, zwłaszcza z demencją, z Alzheimerem. Proszę Państwa, zapraszam serdecznie na te warsztaty. Nie wstydźcie się, nie bójcie się, co ludzie powiedzą. To są spotkania dla Was, nikt Was tu nie będzie oceniał. Mamy właśnie doświadczoną panią psycholog, która współpracowała z rodzinami mającymi ten problem, wie jak pomóc, wie jak wesprzeć. Organizatorem projektu jest Fundacja Pro Civitas Bono z Radomia przy wsparciu gminy Kozienice. Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do udziału w tym nowatorskim projekcie. Wspólnie bezpieczniej to hasło kolejnej już debaty społecznej organizowanej w Kozienicach. Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu kozienickiego na debatę ewaluacyjną. Będzie to podsumowanie debaty, która została przeprowadzona 5 lutego 2016 roku. Organizujemy ją 22 listopada 2016 roku o godzinie 15 w Kozienickim Domu Kultury na dużej sali kinowej. Zapraszamy wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w tej debacie, seniorów oraz osoby, które mają czas i będą chciały tutaj wziąć udział w tej debacie. Organizatorami przedsięwzięcia są komendant powiatowy policji, młodszy inspektor Tomasz Cybulski, starosta powiatu kozienickiego Andrzej Jung oraz burmistrz gminy Kozienice Tomasz Śmietanka. Przypominamy, debata społeczna 22 listopada w godzinach od 15 do 17 w sali koncertowo-kinowej CKA, ulica Warszawska 29. To już wszystko w tym wydaniu aktualności. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.